sobotę 24 października w dworze Anny Kareńskiej w Podsolicach odbyło się spotkanie autorskie Rafała Szamburskiego. Głównym punktem programu było czytanie książki pod tytułem Wypracowanie nadobowiązkowe z Bogumiła Hrabala, autorstwa Wrześnianina. Lektorem był znany aktor Robert Więckiewicz, który współpracował już z Szamburskim jako scenarzystą przy realizacji filmu Wszystko będzie dobrze. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów z wydawnictwa Kropka, które opublikowało wypracowanie. Do 100 przygotowanych miejsc siedzących trzeba było dodać jeszcze kilkanaście krzeseł. A co prawda zaproszeń było znacznie więcej jeszcze wysłanych, ale mając doświadczenie z innych tego typu imprez, obawialiśmy się, że tych krzeseł może tu być za dużo, a tymczasem okazuje się, że było ich za mało. Bardzo się cieszę, bo to znaczy, że Rafał Szamburski jest postacią znaną, lubianą. No, z pewnością również magnesem było nazwisko pana Więckiewicza. Więckiewicz czytał wybrane przez siebie fragmenty, a w przerwach razem z autorem odpowiadał na pytania publiczności. Szybko stało się jasne, że książka dotyczy Czarniejewa. Jej głównym bohaterem jest pracownik PRL-owskiego skupu butelek, postać, która swój pierwowzór także miała w rzeczywistości. Topograficznie rzeczywiście to się odnosi do Czerniejewa. Jest tam rzeka Wrześnica, która przez Czerniejewo przepływa, jest pałac ordynatów Skórzeckich, ale galeria postaci nie dotyczy tylko i wyłącznie tego miasteczka, ponieważ dotyczy ona tych osób, które spotkałem w ciągu tam paru czy kilkunastu lat życia. Po lekturze książki obaj panowie oblężeni zostali przez dziennikarzy i łowców autografu. A co najbardziej przypadło publiczności do gustu? Język przede wszystkim mnie zachwycił. Nawet się zastanawiałam, czy pan Szamburski nie pisze czasem wierszy, bo ta śpiewająca podłoga, te butelki, które mają cechy ludzkie, ten język przepiękny i te hrabalowskie zdania po prostu, to cały urok tego. Dalsza część spotkania przebiegała w swobodnej atmosferze. A co na temat całej imprezy sądzi Robert Więckiewicz? Było bardzo sympatycznie, bardzo miło. Była taka rodzinna atmosfera. Wydaje mi się, że warto jest, żeby ta książka dotarła do jak najszerszego grona czytelników. Myślę, że to jest bardzo dobry materiał na monodram. I mam nadzieję, że kiedyś się odważę, jeśli ktoś mnie wcześniej nie ubiegnie, odważę się podjąć taką próbę. Nie ukrywam, że przeczytałem kilka razy to opowiadanie, wybrałem te kilka fragmentów, które wydały mi się może nie najbardziej atrakcyjne z tego opowiadania, ale to zrobiłem rozmyślnie po to, żeby tych najbardziej atrakcyjnych fragmentów nie sprzedawać tak publicznie.